Witam Was bardzo serdecznie. Ja jestem Rok i z ogromną przyjemnością zapraszam do kolejnego odcinka Top 5 Battlefield Sprite. Muszę przyznać, że filmy, które nadsyłacie, piekielnie zachęcają mnie do grania. Nagrywam zatem coraz więcej, ale takich widowiskowych akcji jak dzisiaj to u mnie niestety jak na lekarstwo. Ale niech to Was nie smuci, bowiem moje braki z przyjemnością zrekompensuję Wam osiągnięciami prezentowanymi w Top 5. Pora zatem zacząć, a dzisiaj będzie tematycznie. Zajmiemy się sztuką przetrwania, czyli sprawnym łączeniem szczęścia i umiejętności, które pozwalają przeżyć niewiarygodnie długo w niewiarygodnie nieprzyjaznym środowisku. W tym zakątku metra widzieliśmy już wielokrotnie, ale niech to będzie zacny wstęp do historii, której w metrze się zakończy, a prawdę powiedziawszy była inspiracją dzisiejszego top 5. Wiemy już, że ludzie podczas strzelania nie zwracają uwagi na mapę. Dowodów było wiele, a ten film po raz kolejny to potwierdza. Chyba do tej pory okazji prezentować rozgrywki w trybie Rush, ale nie ma wątpliwości, że sprzyja on soczystym killstreakom, które pewnie każdy z nas graczy wielokrotnie odnotował. Rzecz jednak w tym, że Mati na tym nagraniu zachowuje spokój do ostatniej chwili, sprawnie i skutecznie eliminując wszystkich nadchodzących przeciwników, plus za zimną krew. Przyznam szczerze, że nie jestem fanem zabawy na normalu. W moim mniemaniu strzelanie bez friendly fire pozbawia grę ważnego czynnika podnoszącego napięcie. Uwielbiam, kiedy przed naciśnięciem spustu zawsze trzeba się na ułamek sekundy zatrzymać, zastanowić, swój czy wróg. Bez tego nie czuję napięcia, niepowtarzalnej atmosfery zagrożenia, dodatkowego ryzyka. Nie zmienia to jednak faktu, że doceniam umiejętności graczy, zwłaszcza snajperów, którzy na normalu mają znacznie trudniejsze zadanie. A to, co wyprawia Kaijin, daje mi masę radości, bo jest to styl, który lubię i sam bym tak sprawnie postrzelał, ale niestety brak mi refleksu, praktyki i opanowania.
miejsce drugie natychmiast skojarzyło mi się ze sprzątaniem klatki schodowej. Być może środki czyszczące nie są do końca konwencjonalne, ale przy tej deratyzacji ołowiem szkodników ubywa w zastraszającym tempie. Przyznać również należy, że nasz bohater o niezwykle barwnej ksywie, którą sami musicie sobie sprawdzić, przystąpił do sprzątania z dużym zaangażowaniem i widać, że ta robota sprawia mu mnóstwo przyjemności. Na miejscu pierwszym ponownie Mati w urywku, który zainspirował dzisiejszy odcinek. Ile czasu można przetrwać stojąc w nieustającym ogniu przeciwnika? Wygląda na to, że sporo. A każdej upływającej sekundzie towarzyszy pytanie. Może to już teraz? Nie, nie teraz. Jeszcze nie. Jeszcze nie. Na dzisiaj to wszystko. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie i żegnam kolejnym materiałem Matiego, który zdecydowanie zdominował dzisiejszy odcinek Top 5. Pamiętajcie, żeby oceniać film, komentować i nadsyłać swoje dokonania. Dzisiaj mieliśmy szkołę przetrwania. Kto wie, może w następnym odcinku pokażę Uniwersytet Nożowników.